Chciałem zapytać, na jakim etapie jest książka o służbach specjalnych? A nazwisko tego generała jest pan Rusak. Dokładnie, o, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dokładnie, to pan generał Rusak był tym, który został szefem Urzędu Ochrony Państwa w Krakowie i który później cały czas awansował z panem Komorowskim. Jak awansował Komorowski, to awansował Rusak i jak wybuchła afera Procywili, no to pan Rusak przejął w ogóle śledztwo. Zabawna historia, chociaż straszna. Znaczy inaczej, byłaby zabawna, gdyby nie była straszna, że śledztwo od policji przejęły służby, czyli przejęły śledztwo w swojej sprawie de facto. Nie muszę Państwu mówić, jak to śledztwo się skończyło. Ani jednej osoby oskarżonej, ani żadnego zarzutu. Od tylko kilka miliardów zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach, kilkanaście osób zginęło. Nic się nie stało, można powiedzieć, tak. Panie redaktorze, to pytanie o nazwisko, które tutaj padło, Roman Giertych. Mhm. On swego czasu bronił pana w pana procesach. Dzisiaj broni Platformy Obywatelskiej. Zbieg okoliczności, niezależność pana mecenasa, czy może jakiś inny kontekst jeszcze pan tutaj odczytuje? Już państwu odpowiadam. Ja jako dziennikarz śledczy poznałem wielu polityków. Nie wchodziłem z nimi w żadne relacje, bo to nie jest rola dziennikarza. Może troszeczkę najbliżej byłem Jarosława Kaczyńskiego, bo odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań dotyczących księdza Popiełuszki. Panu premierowi bardzo zależało na wyjaśnieniu tej sprawy, bo jego mama do dziś dnia mieszka przy placu Wilsona. Jej parafią jest Kościół Świętego Stanisława Kostki, w związku z tym dużo rozmawialiśmy, także w gronie z Andrzejem Witkowskim. Romana Giertycha znałem tak jak wielu innych polityków, czyli na dzień dobry, jakieś tam rozmowy ogólne, gdzieś tam w Sejmie albo w innych sytuacjach. Sytuacja zmieniła się, gdy Roman Giertych przestał być politykiem, rozpadła się koalicja PiS-LPR Samoobrona i wówczas któregoś razu dzwoni do mnie Roman Giertych, że zdobył jakoś mój telefon, bo chyba wcześniej nawet go nie miał i mówi, że żebyśmy się spotkali, bo on właśnie został pełnomocnikiem rodziny księdza Jerzego Popiełuszki, że zdobył pełnomocnictwo do reprezentowania tej rodziny. No ja byłem troszkę zdziwiony, ale pojechałem na spotkanie z Giertychem. No on mi się tam przedstawił, że czytał moją książkę, że jest pełen podziwu, że on chce tę sprawę wyjaśnić i tak dalej, i tak dalej. No mówiąc krótko, pokazał mi to pełnomocnictwo, że się zaangażował, opowiedział o iluś rzeczach, które już w tej sprawie wykonał. No mówiąc krótko, bardzo ciężko pozyskać sojuszników było i wciąż jest do wyjaśnienia tej sprawy, więc no pozyskać było, nie było niedawnego wicepremiera, duża rzecz, tak, który jest pełnomocnikiem. No i spotykaliśmy się od czasu do czasu właśnie po to, żeby porozmawiać o sprawie księdza Jerzego. Ja jako dziennikarz, on jako pełnomocnik rodziców i rodziny księdza Jerzego Popiełuszki. I w maju 2008 roku ja pojechałem z rodziną na długi majowy weekend w Tatry, no bo to jest nasze ukochane miejsce z żoną i z dziećmi. I tam w Tatrach spotkaliśmy się z rodziną Bogdana Rymanowskiego. Pochodziliśmy troszkę po górach. Dlaczego ty mówię to w kontekście Giertycha, to zaraz wyjaśnię. Wróciliśmy z tych Tatr 13 maja, czyli parę dni później, przychodzą funkcjonariusze ABW. Ja jestem zatrzymany od 6 do 21 w moim domu, trwa rewizja w moim mieszkaniu warszawskim. No a później na 48 godzin jestem zatrzymany w izbie zatrzymań, a w tym czasie moja żona też przechodzi przeszukanie w Białej Podlaskiej. Takie bardzo dogłębne przeszukanie, łącznie z tornistrami dzieci, ze wszystkim. O 14 wychodzę od mojej żony. Ona nie wie, co robić, no bo krajobraz spustoszenia, jak to po przeszukaniach, bo nie wie, co robić, no ale w którymś momencie znajduje wizytówkę Giertycha i wie o tym, że ja się z Giertychem widywałem w sprawie księdza Jerzego, więc wykonuje do niego telefon, no bo zdaje sobie sprawę, że będę potrzebował adwokata. A nie mieliśmy do tej pory żadnego adwokata, no bo w sprawach dziennikarskich
których na ogół bronili mnie mecenasi z mediów, dla których pracowałem. Więc wykonuję do niego telefon, Giertych nie odbiera. Za chwilę dzwoni Bogdan Rymanowski, którego moja żona wtedy dopiero poznała, bo wcześniej go nie znała w górach, dlatego o tym opowiadam. I mówi: Monika, słuchaj, jak mogę wam pomóc? Czy macie chociaż adwokata? Moja żona mówi: nie, nie mamy, ale dzwoniłem do Giertycha, bo wiem, że Wojtek się z nim spotykał. Chcecie Giertycha? Monika mówi: no nie wiem, co mam robić. Dobra, to ja zadzwonię do Giertycha. Bogdan zadzwonił. Giertych miał go widocznie wpisanego w swój telefon. Jak mu się wyświetliło Rymanowski, to od razu odebrał. Bogdan mu opowiedział, o co chodzi. On już znał tą sprawę chyba z mediów. Błyskawicznie zadzwonił do Moniki. Powiedział, że bierze tą sprawę, żeby tylko dostał pełnomocnictwo wysłane faksem choćby i on natychmiast bierze się do roboty. No i Monika tak zrobiła, tak? Gdzieś koło 20. Ktoś puka do drzwi, tam gdzie jestem z funkcjonariuszami ABW, do mieszkania w Warszawie. Wchodzi Roman Giertych, mówi, że jest, ma pełnomocnictwo mojej żony i że będzie mnie reprezentował. Więc ci funkcjonariusze ABW nie bardzo wiedzą, co robić. Z 15 minut mu nie otwierali, konsultowali. Dla mnie było to w tej niezabawnej sytuacji coś zabawnego, bo 13 funkcjonariuszy ABW w 60-metrowym mieszkaniu, którzy są tacy trochę spanikowani, nie wiedzą, co robić, gdy wcześniej czuli się panami sytuacji, bo wchodzili, wychodzili, zamawiali pizzę, no czuli się jak u siebie, w tą z powrotem, wynosili z tego mieszkania, co chcieli tak naprawdę. Człowiek był taką marionetką, no i nagle widać, że jakieś tam zamieszanie w ich szykach. No wreszcie wpuszczają tego Giertycha. Człowiek w takiej sytuacji czuje, że uzyskuje jakiegoś sojusznika, tak? Jakieś wsparcie. Roman Giertych przyniósł ze sobą dla mnie taką nadzieję w tamtym czasie. Następnego dnia, gdy byłem w izbie zatrzymań, przychodzi do mnie i ja go pytam: no i jak pan to widzi, panie premierze, tak? Tak no z szacunkiem, co było, nie było, pół roku wcześniej był wicepremierem. On mi mówi: Romek, dla przyjaciół jestem Romek. No żeby to zrozumieć, to trzeba się znaleźć w takiej sytuacji, gdy człowiek tak naprawdę nie wie, o co chodzi, gdy jest zakuty w kajdanki, nie wie, co go czeka i było, nie było, przychodzi wicepremier sprzed paru miesięcy i ja się pytam: nie wstydzi się pan przychodzić na ty z przestępcą? On mówi: no nie żartuj. Więc no taka wdzięczność nawet dla wysokiej rangi polityka, że wykazuje tak daleko idące wsparcie. Później następuje jego mowa obronna w tym pierwszym sądzie, gdzie mowa przepiękna, bo umie mówić i rzeczywiście powiedział bardzo ładnie. No była to z pasją, z mocą. Co by nie było, za tą mowę będę mu do końca życia wdzięczny, bo naprawdę zrobił to ładnie, pięknie i będę mu za to wdzięczny. No ale później, z miesiąca na miesiąc, zaczęło się robić coraz dziwniej. Coraz dziwniej. Nagle się dowiaduję od mojego kolegi Leszka Misiaka z Gazety Polskiej, że na przykład jak wyszedłem z tego zatrzymania, to Roman Giertych zaprosił mnie i Monikę do pokoju, moją żonę. Mówi, że sprawdzone, że tu jest cisza, że sprawdza, że tu nie ma podsłuchów. Przynajmniej raz w tygodniu można mówić otwarcie. Pyta mnie, o co tu może chodzić? Jak mam ci pomóc, no to musisz szczerze powiedzieć, o co im może chodzić, nie? No więc ja mu dość dużo powiedziałem. Może nie wszystko, ale bardzo dużo. Na pewno więcej niż powinienem. Powiedziałem tak jak adwokatowi, który ma mnie reprezentować. Parę miesięcy później Leszek Misiak powtarza mi moją rozmowę. Niemal kropka w kropkę. Ja się pytam, skąd ty to wiesz? A bo nagranie z tej rozmowy jest w ABW. Więc jaki pierwszy sygnał, tak? Czy miał tam podsłuch i o tym nie wiedział? Czy może sam ten podsłuch założył? Nie wiem, nigdy się tego pewnie nie dowiem. Wiem tylko, że Leszek Misiak mi powtórzył, o czym ja mówiłem Romanowi Giertychowi i mówił, że dowiedział się tego od informatora z ABW. Później zaczynają się takie sytuacje, w których Roman Giertych coraz na zewnątrz, publicznie, mówi coraz bardziej dziwne rzeczy.
a to bezpardonowo, bardzo ostro atakuje Jarosława Kaczyńskiego, ale to tak, że po prostu no, widać, że jest to kłamstwo na kłamstwie, albo broni polityków Platformy. Do tego, to jest mały świat, wbrew pozorom, docierają do mnie informacje, jedne, drugie, dziesiąte, że gdzieś tam są jakieś dziwne spotkania, tak, jakieś dziwne obiady ze Zdradkiem Sikorskim, z innymi ludźmi z Platformy. No, mówiąc krótko, zaczyna do mnie docierać, że, albo przynajmniej zastanawiam się, ile skóry adwokata jest w Romanie Giertychu, a ile skóry byłego polityka, który ma wielki żal do Jarosława Kaczyńskiego, że został no, wyrzucony jak gdyby z tego świata polityki. I widać w nim taką zapiekłość, tak? Więc siłą rzeczy nie sposób się nie zastanawiać na moim miejscu, czy moja sprawa to przypadkiem nie jest jakiś element do rozgrywki dla Romana Giertycha. Tych sytuacji takich, w których zadawałem sobie pytania i miałem coraz więcej wątpliwości, było coraz więcej. W tej sytuacji zrobiłem to, co musiałem zrobić w roku 2009. Pojechałem do Romana, wypowiedziałem mu pełnomocnictwo mniej więcej takimi słowami, że bardzo ci dziękuję z całego serca za to, co zrobiłeś na początku mojej sprawy, bo tego ci do końca życia nie zapomnę i do końca życia będę wdzięczny. No a to, co zrobiłeś później, to sam wiesz najlepiej. No i w ten sposób się rozstaliśmy. I od tamtej pory nie mamy żadnego kontaktu. I chyba już nigdy mieć nie będziemy, bo patrząc na to, w jaką stronę poszedł Roman Giertych, to nasze drogi rozeszły się definitywnie. Oh,